Jakie informacje wyciekły śledczym? Czy Morawiecki i Dworczyk mają już kłopoty? Jako komentarz powiem, że zawiadomieniem do prokuratury może zakończyć się raport Najwyższej Izby Kontroli w sprawie rządowych zakupów maseczek ustalił dziennikarz śledczy radia Z. Mariusz Gierszewski. Chodzi o głośną sprawę przywiezienia do Polski z Chin na pokładzie samolotu Antonow Transportu Środków Ochrony. Według naszych informacji Nikt zarzuca Mateuszowi Morawieckiemu i Michałowi Dworczykowi niegospodarne, nierzetelne i celowe, wydanie blisko 200 milionów złotych. Radio Z dotarło do wyników kontroli dotyczącej zakupów na polecenie premiera środków ochrony indywidualnej w czasie pandemii. W kwietniu 2020 roku ówczesny szef rządu Mateusz Morawiecki polecił spółkom Skarbu państwa KGHM i grupie Lotos oraz Agencji Rozwoju Przemysłu Zorganizowanie szybkiej dostawy maseczek i kombinezonów. Już 14 kwietnia wyczarterowany największy samolot transportowy na świecie, Antonow AN-225, przywiózł do Polski 250 ton maseczek i kombinezonów ochronnych. Samolot na lotnisku w Warszawie powitali ówczesny premier Morawiecki i wicepremier Jacek Sasin. Bardzo szybko jednak pojawiły się informacje, że część z tych towarów mają podrobione certyfikaty. Normy chińskie, polskie szpitale. O raporcie NIK w tej sprawie jako pierwszy poinformował TVN24.pl. Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli, której wyniki Izba zaprezentuje w czwartek przed południem, w pełni potwierdza ustalenia Radia Z. Z zamówionych przez KGHM i Lotos z 20 milionów maseczek zakwestionowano w ramach kontroli ponad 9 milionów sztuk. Państwowy Instytut Badawczy stwierdził, że maseczki te nie spełniały europejskich norm jakości. Przez co nie powinny być stosowane do ochrony układu oddechowego personelu medycznego przed ówczesnym wirusem. Z kolei skupionych 641 tysięcy kombinezonów, prawie 300 tysięcy spełniało tylko normy chińskie. Podobnie 132 tysiące z zamówionych 154 tysięcy przyłbic nie miało europejskich certyfikatów jakości. W trakcie kontroli prowadzonej przez NIK Agencja Rezerw Materiałowych. Do której trafiły kupione na polecenie premiera środki ochrony indywidualnej, nie potrafiła odpowiedzieć, ile maseczek, kombinezonów czy przyłbic o zakwestionowanej jakości trafiło do personelu medycznego, a jaka z nich część wciąż znajduje się w magazynach. Kontrolerzy NIK doszli jednocześnie do zaskakujących konkluzji. To nie spółki Skarbu Państwa wskazane przez premiera szukały dostawców. Jeszcze zanim premier Morawiecki wydał KGHM. Grupie Lotos i Agencji Rozwoju Przemysłu polecenie zakupu maseczek, przyłbic i kombinezonów. Ministerstwo Aktywów Państwowych rozpoczęło korespondencję mailową z późniejszymi kontrahentami. Tomap ustaliło, które firmy mogą dostarczyć tego typu produkty, uzgodniło ceny i wielkość dostaw oraz opracowało wzory umów. Spółki Skarbu Państwa dostały także projekt skierowanego do kancelarii prezesa Rady Ministrów, w którym miały zaoferować kupno i dostawy wskazanych przez Ministerstwo aktywów państwowych produktów za wskazane ceny u wskazanych kontrahentów. W całym tym procesie pominięto Ministerstwo Zdrowia, które powinno wręcz nadzorować te zakupy. Zawiadomienie do prokuratury. Z informacji Radia Z wynika, że Najwyższa Izba Kontroli planuje złożyć do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego i Michała Dworczyka, ówczesnego szefa jego kancelarii. Jak dowiedział się dziennikarz śledczy Mariusz Gierszewski, Izba zarzuca im niegospodarne, nierzetelne wydanie blisko 200 milionów złotych na zakup maseczek i kombinezonów, z których część nie spełniała europejskich norm. Zdaniem NIK dowolność w wyborze kontrahentów i brak jawności zakupów wskazują na ryzyko występowania mechanizmów korupcjogennych. Ministerstwo Aktywów Państwowych nie było w stanie wytłumaczyć kontrolerom NIK, w jaki sposób zdecydowało, które dwie spółki z Polski i który kontrahent z Chin przeprowadzą wielomilionowe covidowe transakcje. Czy prokuratura powinna postawić Morawieckiemu i Dworczykowi zarzuty? Dziękuję, że jesteś, subskrybuj kanał. Trzymaj się i do usłyszenia w kolejnym materiale.